dobry. Dzień dobry Państwu. Witamy w studiu pana Jacka Kuronia, o którym wiadomo już, że jest posłem, a witamy go w dniu, w którym jeszcze ostateczny skład nowego Sejmu i Senatu się decyduje. Proszę pana, ja mam tutaj taką ściągę w ręku na pański temat. Pozwoli pan, że parę zdań z tej ściągi zacytuję państwu, żebyśmy wszyscy już do końca wiedzieli, kto jest kto. Otóż pan Jacek Kuroń jest absolwentem historii Uniwersytetu Warszawskiego. To się zgadza, prawda? Miał życiorys dość skomplikowany, mianowicie był komunistą i antysocjalistą, działaczem ZMP i kontrrewolucjonistą, czerwonym harcmistrzem i marcowym komandosem, jak tutaj wyczytałam, dwa razy wstępował do partii i dwukrotnie był wyrzucany, spędził 9 lat w więzieniu, jest współzałożycielem KOR, był doradcą Solidarności, a obecnie został wybrany na posła z ramienia Komitetu Obywatelskiego Solidarność, a wybrany w dzielnicy Żoliborz. Nie wiem, czy pan się ze mną... nie przedłużać, to tak. Ja nie będę już prostował, niech zostanie. A jest coś nie tak? No, można by się spierać, dajmy spokój. To może jednak. Nie, dajmy spokój. Czyli przyjmujemy. Kupuję, tak? Tak. Dobrze. Czy zgodzi się pan ze mną, że Polacy mają do polityki raczej stosunek uczuciowy niż chłodny? I że Solidarność właściwie wkracza w tej chwili w historię trochę na zasadzie Mesjasza, kogoś bardzo oczekiwanego i że jest to rola wdzięczna, jednocześnie dość niebezpieczna. Mianowicie mam wrażenie, że Solidarność wygrała trochę w stylu trzy razy tak. Jest takie, w stosunku do niej są oczekiwania. Czy w związku z tym nie boi się pan, że grożą jej również błędy i wypaczenia kiedyś? Proszę pani, ja myślę, że błędy i wypaczenia to nie jest cecha charakteru ludzi, którzy to robią, tylko systemu. Mhm. I to jest właśnie najśmieszniejsze w tym całym układzie, że mianowicie przecież nie o to chodzi, jakim łobuzem był Stalin albo Bierut, tylko kto pozwolił na to, że on posiadał władzę i mógł se zabijać i wsadzać kogo chciał. Mhm. Czyli jaki mechanizm systemowy. Ja sobie myślę, że każdy, i pani, i ja, i państwo, gdyby nam przyszło pełnić nieograniczoną totalitarną władzę, okazalibyśmy się na końcu ludźmi zdeprawowanymi mordercami. Ale czuje pan tę możliwość? Rewolucjoniści wchodzący do establishmentu źle kończą. Nie boi się pan tego? Tak, dlatego, że proszę pani, ale to nie jest znowu cecha rewolucjonistów, tylko rewolucji. Rewolucja ma to do siebie, że jakby kumuluje wszystkie najwspanialsze oczekiwania ludzkie z jednej strony, z drugiej strony łamie prawo i wywłaszcza ludzi z ich organizacji, ponieważ ludzie ruszyli do tego szturmu zorganizowani w swoją organizację. Ta organizacja staje się organizacją władzy. W ten sposób ludzie zostają absolutnie bezbronni. Rewolucjoniści zdobywają absolutną władzę. W dodatku nauczeni są łamać prawo przemocą. No trudno sobie wyobrazić coś straszniejszego. Ja się nie mam czego obawiać, bo ja nie jestem rewolucjonistą. Nie. Bo ja jestem przeciwnikiem rewolucji w ogóle. Uważam, że chodzi o proces tworzenia demokracji, instytucji demokratycznych. Im bardziej on będzie, większy udział społeczeństwa w tworzeniu tych instytucji, tym większa szansa, że stworzymy demokrację. I sam mechanizm demokracji będzie nas bronił przed tym, co pani była łaskawa delikatnie nazwać wypaczeniami i błędami. Tak się złożyło, że chodziłem do szkoły na Żoliborzu, do Lelewela, gdzie byłem w Walterowcach, którym pan patronował i gdzie staraliście wychować się nas w duchu takich janczarów komunizmu. Sam pamiętam, jak pan mi zakładał czerwoną chustę i kazał przysięgać na, że będę cenił ideę komunizmu ponad wszystko. Zwalczaliście legionowe piosenki, wyśmiewaliście się ze skautów, znaczy nas tego uczyliście, kilkunastoletnich chłopców. No chciałbym się dowiedzieć, jak dzisiaj pan patrzy na tę swoją działalność, bo jakoś nie miałem okazji z panem się skontaktować od tamtej pory. Ale pan ma niewątpliwie selektywną pamięć, bo byśmy się wprawdzie śmiali z patriotycznych piosenek, ale także z rządowych piosenek. Byliśmy przeciw wszelkiego rodzaju sztampie i przeciw wszelkiego rodzaju hierarchii. Ten sposób wychowania, który myśmy uprawiali, był wychowaniem rzeczywiście do zmieniania świata, do wprowadzania w całe zło świata i do jego zmieniania. I doprowadził on w gruncie rzeczy większość z nas do opozycji. Musiał tak doprowadzić. Mi jest bardzo trudno odpowiedzieć na pytanie, czy ja wtedy jeszcze byłem rewolucjonistą. Być może, bo oczywiście to pan ma rację, że ja zmieniłem zdanie w tej sprawie. Ja myślę, że je zmieniłem gdzieś koło 65 roku, bo wtedy napisałem list otwarty, w którym powiadałem, że należy rewolucyjną drogą obalić dyktaturę biurokracji nad narodem, nad społeczeństwem, nad klasą robotniczą.
Ja sobie za złe w tym liście otwartym najbardziej mam ten fragment. Ja za niego dostałem 3,5 roku. On był, jeśli chodzi o krytykę systemu, ważnym i doniosłym, miał ważne i doniosłe znaczenie. Miał na sobie, natomiast w sobie pierworodny grzech komunizmu, właśnie rewolucję. I wtedy ja doszedłem, później analizując tą całą sprawę, doszedłem do wniosku, że to właśnie rewolucja jest pierworodnym grzechem komunizmu. Że tam jest zawarty ten grzech. Natomiast już w walterowskim wychowaniu było to, co jest niesłychanie zdrowe, mianowicie było takie nastawienie na odrzucenie wszelkiego rodzaju autorytetów z władzą na czele. W związku z tym popiera pan teraz to nowe niezależne harcerstwo? Ja w ogóle popieram wszelkiego rodzaju niezależność, a więc i niezależne harcerstwo także. Wydaje mi się, i to zawsze głosiłem, że wychowawca wychowuje sobą, jak gdyby. Czyli pomysł, że się wychowawcy każe wychowywać w jakikolwiek sposób, jest zawsze zły. Wychowawca mieszka w szklanym domu. I tak jak on żyje, on wychowuje tym, jak żyje. W związku z tym powiedzieć mu, że on ma wychowywać tak lub inaczej, to zbrodnia. I dlatego jakby z istoty swojej wychowanie musi być niezależne. No pomijając jeszcze tą kwestię, że ja uważam, że w wychowaniu trzeba, żeby dorośli i dzieci wspólnie działali przeciwko złu na świecie, zmieniali świat. I w związku z tym tu o jakiejkolwiek zależności nie może być mowy. Ma pan za sobą bardzo szczególne doświadczenia, których panu absolutnie nie zazdroszczę. Chciałbym, żeby pan nam powiedział, ile razy pan siedział w więzieniu, za co? Nie, ile razy to ja nie wiem, więc to nie ma o czym gadać. Ja wiem, że łącznie 9 lat. Dużo, ja nie wiem ile, nie pomyliło mi się. Ile razy pan był zatrzymywany? Ile razy przeprowadzano rewizję w pańskim mieszkaniu? Mnóstwo. Rząd wielkości jest tak duży, że nie jestem w stanie. Zresztą notabene w związku z tym programem. Ja miałem ochotę coś opowiedzieć na początku, dlatego, bo ten program kiedyś się nazywał Wszyscy na jednego. Ja nigdy nie oglądałem telewizji dawniej i nic o tym nie wiedziałem, ale kiedy przyszły do mojego domu w 79 roku bojówki, to zaczęło się od tego, że tłum wtargnął do mieszkania i rozpoczął wrzask. I mówią do mnie, no panie Kuroń, zrobimy sobie taki program Wszyscy na jednego. Co to znaczy? Oni mówią, to pan siądziemy, będziemy zadawali pytania, pan będzie odpowiadał. Ja się zgodziłem, siadłem, oni na mnie zaczęli wrzeszczeć. Naprzód pytać, jak ja im zacząłem odpowiadać, to oni zaczęli wrzeszczeć, a potem przeszli do bicia. Więc ja mam nadzieję, że państwo nie przejdziecie do wrzasków i nie przejdziecie do bicia. Nie, ponieważ ten program zawsze się nazywał 100 pytań. To całkiem tak? Inny program. To inny program. Wiemy. A rozumiem, to całe szczęście, że jestem w innym programie. A ja chciałbym panu zaproponować, żebyśmy porozmawiali trochę o polityce. No mam nadzieję, że... Otóż jak Solidarność wygrała w sposób zdecydowany i jak prezentowała program wyborczy jakiś tam, tak sądzę, że nie ma żadnego pomysłu, co zrobić teraz, że zakłopotanie Solidarności jest ogromne. Proszę pana, ja myślę, że nie ma tu zakłopotania Solidarności, natomiast jest zakłopotanie nas wszystkich, bo to nie w Solidarności jest problem. Problem jest w tym, że... Zasadą, na której ustalono te wybory, było 65-35, dlatego żeby zagwarantować, oni to nazywają enigmatycznie, ciągłość władzy, a chodziło o to, żeby zagwarantować przewagę rządzącej partii we władzy. Społeczeństwo wypowiedziało się jednoznacznie przeciw tej przewadze. I teraz pytanie brzmi tak, rząd, niezbędny rząd w tej chwili, to jest rząd obdarzony społecznym zaufaniem. Czy strona, która tak przegrała, może ten rząd społecznym zaufaniem obdarzony założyć? Czy w związku z tym może, i dlatego propozycja Wielkiej Koalicji, żeby to robić z Solidarnością, czy może w to wejść Solidarność? Mnie się wydaje, że nie, dlatego, bo byłby to rząd, który by miał pod sobą obcy mu całkowicie aparat. Który by, jak to powiedziałem dzisiaj w Gazecie Wyborczej, swoje wszystkie decyzje mógł wieszać od razu w ubikacji, bo inaczej w ubikacji by je wieszali jego podwładni. W związku z tym musiałby jakby rozpocząć bezpośrednio od czystki aparatu, co musiałoby wywołać bunt aparatu i, no, nazwijmy to delikatnie, niepokoje społeczne. Znowu, wobec tego, gdzie szukać rozwiązania, jak szukać rozwiązania. I to jest kłopot nas wszystkich i to nie jest brak naszego programu. To jest specyficzna cecha sytuacji, w której 40 lat bez przerwy panował system eliminujący możliwość
kształcenia politycznego, kształtowania kultury politycznej, wychowywania kadr. To wszystko odbywało się w stylu nomenklatury i w związku z tym dziś mamy problem. Proszę mi odpowiedzieć w takim razie, jeżeli pan reprezentuje siłę, w jaki sposób pan ją reprezentuje, która ma tak ogromne poparcie społeczne i tak dalej, jak według pana długo może taka siła pozostawać tylko w opozycji, w roli kontrolującej, a nie pomyśleć o tym, że przyjdzie czas, kiedy powinna wejść jakby w sfery rządzące, chociażby. No, myśli ta siła. Ja myślę sobie, że ja... Pan ciągle się ustawia w takiej roli najwygodniejszej rzeczywiście i może najlepszej w tej chwili, kontrolującej, opozycyjnej, ale kiedy przyjdzie do tego, że trzeba będzie odpowiadać za decyzję. Ale myślę, że to nie jest prawda, że jeśli się nie bierze rządu, to się nie odpowiada. Nie ulega żadnej wątpliwości, że w latach 80-81 Solidarność nie miała żadnego wpływu na władzę, a prawie całą odpowiedzialność. Dlatego, że społeczeństwo, obdarzając Solidarność zaufaniem, oczekiwała od niej, że ona coś zrobi. I jeśli nie robiła, to odium spadało na Solidarność. I teraz jest tak samo. I moje pytanie o to, ja zacząłem od tego, jak ma być z rządem. Ja myślę sobie, że to rozwiązanie od udziału w rozwiązywaniu tego problemu Solidarność uciec nie może. Jak go rozwiązać? Ja na przykład myślę sobie, powiedziałem to już publicznie, że może to mógłby być gabinet fachowy, ponadpartyjny, powołany wyłącznie do tego, aby ratować gospodarkę i ją przebudowywać. I wtedy on musiałby uzyskać poparcie całego parlamentu, a w każdym razie jego podstawowych sił. A więc ja w żadnym razie nie mówię, że mamy stać z boku. Powiedzieć dziś mamy stać z boku, to jest nieodpowiedzialność granicząca ze zbrodnią przecież. Jeśli... Co to znaczy pana zdanie ponadpartyjny, bo gdyby pan zechciał sprecyzować, znaczy poza Solidarność... Proszę pana, taki gabinet został powołany w 1924 roku, tak się właśnie nazywał, jak ja powiedziałem, był to rząd Grabskiego, no miał szczęście, on był powołany do sanacji skarbu tylko, a tam trzeba sanować całą gospodarkę. Otóż ponadpartyjny znaczy tyle, że występujący w nim ludzie mogą być członkami różnych partii, ale nie je reprezentują tam. Reprezentują, znaczy parlament nie zatwierdza w tym wypadku gabinetu, zatwierdza przede wszystkim program. W momencie, kiedy parlament przyjmuje program, który jest autorskim programem, to w tym momencie jakby przyjmuje ten gabinet. I do tego wszystkie partie zobowiązują się, że będą ich wspierać, ale żaden z nich swojej partii tam nie reprezentuje. Są zespołem do wykonania zadania. To jest taki sposób rozwiązywania różnego rodzaju konfliktów. Gdybyśmy mieli taki program i znaleźli takich ludzi, takich fachowców, to byłoby proste. No ale Pismo Święte mówi, szukajcie, a znajdziecie. W wyborach wygrał pan z mecenasem Siłą Nowickim. W ten sposób wyeliminował pan jedne z parlamentu, jednego z negocjatorów i twórców Okrągłego Stołu. Czy mógłby pan skomentować ten fakt? To można odwrócić ten porządek. Można by powiedzieć, że mecenas Siła Nowicki, bo to on przyszedł na miejsce, gdzie ja już przedtem startowałem, starał się wyeliminować z parlamentu jednego z negocjatorów i twórców Okrągłego Stołu. No ale mu się nie udało, więc pretensje proszę zgłaszać do naszych wyborców. Wasza ekipa. Krótki cytat, jak pan pozwoli. Sierpień 80 musiał doprowadzić do grudnia 81. Znaczyć to ma, że z władzą totalitarną i antynarodową niemożliwe jest żadne porozumienie. Każdą umowę zawiera ona tylko po to, aby ją w sprzyjających warunkach zerwać. I drugi cytat. Każdy kompromis jest wynikiem konkretnego układu sił. Słowem, komuniści zaakceptują podmiotowość społeczną w takim stopniu i na taki okres, na jaki będą musieli. Ja muszę powiedzieć, że pan wyrwał ten cytat. Potem pan nie przycytował, co dalej. Ja wiem, tylko że pan nie przycytował, co dalej, bo ja i wtedy, i teraz powtarzałem, że nie tylko z komunistami, ale w ogóle w polityce. Umowa polityczna jest warta tyle, ile jest wart układ sił, który ona odzwierciedla. Jeśli ona jest tylko na papierze, to warta jest tyle, ile papier. Układ sił to znaczy, każda ze stron zerwie układ, zmieni układ, jeżeli będzie inny układ sił. Teraz pytanie, czy układ sił w Polsce, który stoi za Okrągłym Stołem, 35-65 jest układem, który rzeczywiście, taki jest układ w społeczeństwie. Stabilny to on być nie może, bo on się musi zmieniać, ponieważ te 35 to oznacza stopień zorganizowania społeczeństwa. Te 65 to oznacza państwo, całe państwo z wszystkim, co państwo ma. No tak, ale już same wybory do parlamentu zmieniają charakter tego państwa.
dalej, okrągły stół stworzył warunki do organizowania się społeczeństwa. I teraz cały problem polega na tym, aby to przechodzenie, zmiana układu sił dokonywała się stopniowo w procesie pokojowym. Kiedy ona się będzie dokonywać stopniowo w procesie pokojowym? Kiedy po tamtej stronie, po stronie, nazwijmy to, koalicji partyjno-rządowej, znajdą się siły, które będą na rzecz takiego przesunięcia działały. A jeśli tak... Pod karabinem, to znaczy pod waszą presją, to one mogą działać na rzecz, jak gdyby, zszczeknięcia się władzy. Ja bardzo przepraszam, a jeżeli pan... Bo właśnie to jest ten dowcip, który ja spostrzegam w prasie rządowej. Na przykład skreślanie listy nazywa się... Używa się do tego języka, który właściwie oznacza terror, rzucanie bomb, granatów, krew cieknie z tej listy, jak ją się tam ołówkiem skreśliło. Teraz pan mówi pod karabinem, a to pod karabinem znaczy pod głosowaniem. Chodzi mi o siłę, po prostu o siłę. A to prosiłbym, żeby tu nie robić tych takich przesunięć, bo wtedy się gubimy, czy jesteśmy na placu w Chinach, na placu Niebiańskiego Spokoju, czy jesteśmy w Warszawie, gdzie idzie spokojna demonstracja ze świeczkami na pamięć, tak, żeby uczcić tych, którzy polegli na tym placu. Otóż my jesteśmy na szczęście jeszcze w Polsce i w Polsce na szczęście jeszcze dokonuje to się w procesie działań demokratycznych. Chodzi o to, aby te siły to polegają na tym, aby budować samorząd lokalny, aby budować lokalne samorządy, aby budować samorządy pracownicze, zakładać spółki i spółdzielnie. To jest siła. I teraz... Mówi, że chodzi o wyjęcie administracji, wyjęcie z rządu, z gestii władzy. Nie pan nie mówi o lokalnym samorządzie, tylko o wyjęciu administracji z gestii władzy i przekazanie jej świetnie, narodowi. Świetnie, że pan to powiedział. Teraz o wyjęcie władzy i przekazanie społeczeństwu. To czym jest wobec tego władza? Chodzi o to, żeby to państwo przestało być państwem jednej partii, a stało się państwem narodu i społeczeństwa. A ta partia ma siłę, o której pan mówił też. Ma. I teraz właśnie, tak, ja nawet nazywałem to siłę, mówiłem państwo, bo chciałem powiedzieć to delikatnie, jak pan rozumie. Nie chciałem mówić o tych narzędziach państwa, które w tym przypadku są decydujące. Ale cała sztuka polega na tym, aby ludzie władzy, aby ludzie establishmentu, aby ludzie aparatu, przynajmniej olbrzymia część, znaleźli sobie miejsce w systemie demokratycznym, znaleźli miejsce dla siebie. Tak powiedzmy sobie uczciwie, na tym polega pokojowa droga. Jeśli ma to być takie miejsce, znaczy jeżeli ma się miejsce zabrać, to musi być wojna. Innego sposobu nie ma. Całą kampanią wyborczą tych plakatów, przecież one wszędzie były, w tramwaju, na przystankach, u mnie na Żoliborzu to się codziennie to spotykało, że po prostu, no obrzydnie pan po prostu nam. Ja to wie pan, to już jest kwestia. Pytanie o charakterze estetycznym. Nie wiem, to robili młodzi chłopcy, którzy się wzięli za moją kampanię. Ja uznałem, że robią co chcą, bo ludzie dobrze robią wtedy, kiedy się bawią robiąc to. No i ta młodzież olbrzymia, kupa tego była, ja wiem, z 250 osób. Chłopcy, dziewczęta, młodsi, starsi, oni się w to bawili. No i dobrze bawili się, jak się bawili, ja się im nie wtrącałem. Proszę pana, wasza ekipa w Solidarności jest związkowa, syndykalistyczna, chce bronić każdego interesu społecznego. Startowaliście w wyborach z hasłami zarówno likwidacji luki w budżecie deficytowej, jak i dofinansowania tych sfer budżetowych, nauki, oświaty, zdrowie. Równoważenia gospodarki, ale i ochrony przedsiębiorstw nierentownych. To są jednak pewne sprzeczności. Są. Jak zamierzacie je godzić? Bo jednak polityk, senator czy poseł musi te sprzeczności godzić. Kiedy to zaczniecie robić? Pani też oczywiście na pewno wie, że to można pogodzić w czasie. W związku z tym im dłuższy odcinek czasowy, tym mniejsze sprzeczności. W bardzo długich odcinkach czasowych można powiedzieć, że tych sprzeczności w ogóle nie ma. No, w związku z tym pytanie nie brzmi, jak godzić te sprzeczności, tylko jakie są priorytety. To znaczy, krótko mówiąc, co wybieramy? Co wybieramy jako ważniejsze, a co jako mniej ważne? Otóż nie ulega żadnej wątpliwości, że jako najważniejsze trzeba wybrać jednocześnie dwa zabiegi. Proces przekształcania gospodarki w gospodarkę rynkową i równocześnie osłonę tych najsłabszych. To musi się dokonać jednocześnie, bo inaczej się nie dokona. Dlatego, bo inaczej zamiast tego procesu będziemy mieli do czynienia z buntem społecznym. Dlatego postawiliśmy na indeksację. Dlatego musimy znaleźć w budżecie źródła takich środków, aby osłaniać, i to skutecznie osłaniać ludzi z wielkich zakładów, które będą z zakładów w ogóle upadających, zamykanych. Inaczej restrukturalizacji się nie przeprowadzi. I jakby te dwa zagadnienia muszą występować jednocześnie i to nawet nie ze względu na uczucia, tylko ze względu na twardą praktykę, ponieważ każdy, kto myśli, że uda się w Polsce pozamykać duże zakłady
podnieść ceny bez oporu społecznego się po prostu myli. Zachodni eksperci uważają indeksację za... rzecz złą. Tak, że tak. Za rzecz złą, że ona pogłębi... Ja bym inflację. Tak tych zachodnich ekspertów nie słuchał. Ale także i Międzynarodowy Fundusz, Walutowy. Tak. I jak, co pan sądzi na ten temat? Ponieważ tutaj właśnie jest pewien podstawowy problem. I z jednej strony chcielibyśmy wyjść z kryzysu jak możliwie, jak najszybciej, a z drugiej strony no, Solidarność przewalczyła indeksację i jak mu się przyczynia do pogłębiania inflacji. Zgoda, tylko widzi pan. To jest właśnie różnica między ekonomią a polityką gospodarczą. Bo rzeczywiście z ekonomicznego punktu widzenia indeksacja jest błędem. Tyle tylko, że myśmy indeksację, proszę pana, mieli. Ona zawsze, stale, ona polegała na tym, że po każdej podwyżce cen odbywała się bardziej cicho lub głośniej fala strajków i ludzie wymuszali dokładnie tyle, ile uważali, że im wzrosło. Tragedia tego polegała na tym, że jak wiadomo, ci, co są silniejsi, wymuszają więcej, ci, co są słabsi, mniej, a najsłabsi nie wymuszają w ogóle. I w rezultacie mieliśmy do czynienia z ciężarem, ekonomicznie nie dawały te przesunięcia nic, nie było tu, w ogóle nie miało żadnego znaczenia, natomiast społecznie spadało ciężarem na najsłabszych i rozkładało rynek. W związku z tym trzeba znaleźć wyjście, które jest mniejszym złem. W ogóle na ogół w polityce, a zwłaszcza im trudniejsza sytuacja, tym częściej mamy do czynienia z taką sytuacją, że musimy wybierać mniejsze zło, nie dobre rozwiązanie. Między dobrym a złym to każdy głupi potrafi wybrać, tylko one się niestety rzadko zdarzają, takie sytuacje. Mniejsze zło to jest i indeksacja w tym wypadku, i wszystkie te kroki, a jest ich wiele, które osłabiają proces wprowadzania reformy, ale inaczej byśmy tej reformy nie wprowadzili. Być może mają rację ci wszyscy teoretycy, którzy powiadają, że należy wykonać skok w rynek. Po prostu z czwartku na piątek, przez pół roku na przykład. Hop, jesteśmy w rynku, mamy otwarte, wolne, wymienialne pieniądze i wszystko. Tylko ja z góry mówię, że przed tym jeszcze nastąpiłby olbrzymi wybuch społeczny. I to by wszystko zmiotło, to zresztą jest oczywiste. Podobno sekretarze KW, kiedy im powiedziano, że te ceny żywności mają wzrosnąć, to kiedy im to kierownictwo powiedziało, to oni powiedzieli: bardzo dobrze, róbcie, tylko nam dajcie zagraniczne paszporty naprzód. Jak pan ocenia przyszłość kadencji w Polsce? Czy nie uważa pan, czy zgodziłby się pan z poglądem, że jest to najbardziej perspektywiczna orientacja polskiej opozycji? To muszę powiedzieć, że ja jestem przeciwnikiem a priorycznego myślenia o podziałach politycznych, bo to jest taki problem. We wszystkich krajach posttotalitarnych, a w Polsce w szczególności, zaczyna się budzić polityczne życie. I to naturalne, że ludzie patrzą 50 lat wstecz albo do innych krajów, gdzie to jest, ale nie można zakładać w ten sposób, że my sobie podziały polityczne przeniesiemy z dowolnego kraju do Polski albo sprzed 50 lat. Podziały polityczne to są podziały dotyczące decyzji politycznych, a nie podziały dotyczące jakichś kategorii historycznych czy ideologicznych. A już historycznie rzecz biorąc, to chadecji w Polsce nigdy nie było. Ona zawsze była taką małą przybudówką przy narodowej demokracji. Podziały polityczne są naturalne i nie ma powodu ich projektować. W ogóle projektować życia społeczne to jest niebezpieczna zabawa, co żeśmy zresztą widzimy, bo żyjemy w zaprojektowanym ustroju. Natomiast podziały polityczne powstają wokół konkretnych politycznych problemów. Ja podawałem dramatyczny problem w Polsce, współpracować opozycja ma z władzą czy nie. Tak się rodzą podziały polityczne i one są naturalne i nie ma co udawać, że ich nie ma. Wokół tego tworzą się ruchy społeczne, siły. One sobie poszukują uzasadnień dla swojego działania w niebie wartości, budują sobie ideologię i to jest normalny proces budowania się różnic politycznych. Natomiast każdy inny jest sztuczny. Dobrze, czyli niech trwa ten proces. Tak, właśnie chcę swoje 35% w Sejmie wykorzystać, ewentualnie 23% na antenie programów wyborczych i jednak także zadać pytanie. Rozumiem, że koledzy tu pytając Jacka o to, jak Solidarność, jaki ma stosunek do takiego czy innego problemu, właściwie pytają o to, jak Sejm się zachowa wobec takiego czy innego, jak innej sprawy gospodarczej czy dotyczącej przyszłego państwa. I wracam do Sejmu. Otóż, czy nie uważasz, że ten Sejm ma taką oto dziwną strukturę, że w nim jest, w Senacie jest za dużo opozycji, a w Sejmie jest jakby za mało opozycji. Jakie sądzisz, z tego będą płynęły kłopoty czy zagrożenia wręcz w jego pracy? I czy uważasz, że to jest zagrożenie, bo może nie mam racji? Ja się z tobą zgadzam. Ja bym tylko był ostrożny z używaniem słowa za dużo, za mało, bo wyborcy wybrali.
Sprawę wybrali w ramach ordynacji, która jak już dziś widać była wadliwie skonstruowana, bo stąd robiono te sztuki wokół listy krajowej na przykład. No, ale tak czy inaczej, rzeczywiście istnieją pewne kłopoty, gdzie się, jak się będzie ucierał konsensus. W Senacie już widać, że nie, bo przypuszczam, wyników jeszcze nie podliczono, ale przypuszczam, że to będzie 99 naszych senatorów. Otóż w Sejmie, rzeczywiście jest nas, Sejm jest duży, a poza tym jest nas rzeczywiście trochę przymało na ucieranie się konsensusu. Jest tu za tym niebezpieczeństwo działań pozaparlamentarnych, a to jest naprawdę niebezpieczeństwo, więc trzeba będzie próbować robić to w parlamencie oraz w takich oficjalnych parlamentarnych ciałach, porozumieniach międzyklubowych, prezydiach klubów. No, w każdym razie, żeby nie uciekło to spod społecznej kontroli i spod, że tak powiem, kamer. Padały tu różne na początku określenia pana sylwetki: komunista, niemarksista, czerwony harcerz i tak dalej. Ja bym chciała, żeby pan jednym słowem mi odpowiedział dzisiaj, jakie określenie panu by odpowiadało pana. No właśnie, no i to jest krótkie pytanie. Ja tu wygłosiłem długie przemówienie, że wszystkie stare podziały ideologiczne są nieaktualne. Dzisiaj krótka wizytówka pana. Jacek Kuroń pod spodem. Jakie określenie pana postawy światopoglądowej i politycznej by panu odpowiadało? Nie jestem w stanie. Ale na pewno jest pan posłem. Z tym się pan nie może. Tak, ale jeżeli pani pyta o zawód, to ja teraz mówię publicysta, polityk. Był pan gwiazdą opozycji, podziemia. Teraz jest pan gwiazdą telewizji. Występuje pan w swojej słynnej kurtce, w jeansach, prawda? To taka, wie pan, staje się pan bardzo charakterystyczną postacią. No trzeba dodać łysy, gruby, bo tak. A to już pan powiedział. Chciałem powiedzieć co innego. Czy to będzie taka moda w Sejmie teraz? Nie stosuję się do żadnych mód. W związku z tym, jakby taka moda w Sejmie zapanowała, to ja bym zaczął przychodzić w garniturze. Zastanawiam się, jak szybko może zdarzyć się, że na przykład zacznie pan się wyłamywać z Solidarności lub Solidarność przeciwko panu, bo wyobrażam sobie, że w tej chwili pan jest sam autorytetem, w związku z czym nie może pan występować przeciwko sobie. Ale jeżeli znajdzie się podobnie silny konkurent, czy właściwie pan nie zacznie się wyłamywać jako jedyny, być może przyłączać do siebie innych z tejże grupy ludzi? Ja mam nadzieję, że my nie będziemy się dzielić na podstawie takich osobistych, ambicjonalnych zatargów. O sobie chcę powiedzieć, że jakby ja dowiodłem jednej rzeczy, że ja umiem współpracować z ludźmi. Stale proszę zauważyć, moje nazwisko się myli z kimś. Teraz mnie mylą z Michnikiem. Przedtem mnie mylili z Modzelewskim. To się chyba nie. To znaczy, nie, że ja. Nie. Ja dostaję listy, których się wymyśla mnie jako Michnikowi za coś, co zrobił Michnik. Otóż Trybunał Ludu regularnie nas w parze prowadza. Kiedyś biegałem z Modzelewskim. I można by tę listę rozszerzyć. Mnie się wydaje, że ze swoimi ambicjami sobie trzeba umieć dać rady. Także samo nie mogę powiedzieć, że ja jestem przeciw autorytetom, bo one są po prostu. Natomiast wszyscy powinni umieć się do tych autorytetów dystansować. Tego trzeba ludzi uczyć i siebie uczyć, żeby się umieć dystansować do autorytetu, bo autorytet jest i dobrze, że on jest, tylko żeby umieć i na siebie, i na tych innych spojrzeć z boku. Myślę, że to jest najważniejsze. Myślę też, że będziemy się na pewno dzielić. Chciałbym tylko, żebyśmy się dzielili w konkretnych sprawach politycznych, żebyśmy wyraźnie wszyscy umieli zdefiniować to, co nas różni i to, co nas łączy, czyli żebyśmy się umieli pięknie różnić. Mam nadzieję, że fakt, że my Solidarność, tą koalicją solidarnościową podchodzimy, taką szeroką koalicją, z której być może będą wyrastały różne partie w procesie, w trakcie, na skutek konkretnych różnic, które powstaną, to sprawi, że w tych partiach będziemy się umieli właśnie porozumiewać ze sobą, bo wyrastamy z jednego nurtu. Mam nadzieję, że to, ta przygoda może się zdarzyć całemu polskiemu parlamentowi, bo stoimy wobec zadania, wielkiego zadania, którego jeszcze nikt dotąd w historii nie robił, przebudowy systemu totalitarnego w demokratyczny. Ja nie wątpię, że w tej sprawie będziemy mieli większość w parlamencie, to już nie mówię my Solidarność, a my reprezentanci społeczeństwa polskiego w tym parlamencie, więc może skoro to wielkie zadanie będziemy robić w tak dużym zespole, powiedziałbym tak dużym zespole w całym społeczeństwie, to może podziały polityczne, które z tego wyrosną, a wyrosną na pewno, będą nas i dzielić, i łączyć. I ja myślę, że to jest ta szansa, która się przed nami dziś pojawia. Proszę powiedzieć, w jakim tempie rozrasta się teraz Solidarność?
Proszę pani, to jest złożone, dlatego że związek się względnie powoli buduje, dlatego że wszyscy się rzucili na wybory. Niesłychanie szybko rozrastały się wszystkie komitety. Niesłychanie, to się zrobił po prostu olbrzymi ruch. Natomiast właśnie związek wolno buduje się oczywiście. Są zakłady, których dochodzi do 80%, ale to jest bardzo zwolniony proces ze zrozumiałych powodów. No jednak naraz nie da się tak wielkich różnych rzeczy. Proszę pana, sytuacja taka, która jest w tej chwili, przypomina mi taki stary dowcip z pamiętnika partyzanta. Poniedziałek, wygoniliśmy Niemców z lasu, tak i tak dalej. Środa, przyszedł Leśniczy i się zdenerwował. 40% Polaków dorosłych do tych wyborów nie przystąpiło, zbojkotowało je, innymi słowy. 35. No. No. Nie kłóćmy się. Ale co to znaczy zbojkotowało? Bo ja bym chciał pani zwrócić, w moim przekonaniu nie było tu mowy o bojkocie. Była tu mowa o takim oto zjawisku. Nie zgadzam się z tym, że ktoś te wybory bojkotował. Ponieważ ci, którzy wzywali do bojkotu te ugrupowania, to ich klientela do wyborów poszła. Solidarnościowa klientela do wyborów poszła. Kto nie poszedł? Ci, którzy do tej pory się bali, ze strachu chodzili, ze strachu głosowali za koalicją i teraz se nagle uprzytomnili, że tym razem już się można nie bać. I nie poszli, no normalne. Publiczność Solidarności przyszła i głosowała. Może teraz się dopiero obrazi, że to nie zostało do końca zrealizowane. Natomiast ci, co nie przyszli, to już nie była publiczność Solidarności. To byli ci, którzy byli obojętni. Mówiłeś o zwolennikach porozumienia i przeciwnikach gabinetowych układów. Do naszej redakcji Gazety Wyborczej dochodzą dosłownie setki listów, telefonów oburzonych trybem postępowania w sprawie na Komisji Porozumiewawczej, kiedy to Solidarność zgodziła się właściwie na powtórne głosowanie na listę krajową, który to wariant w końcu rząd nawet nie zaakceptował. Czy to naprawdę było konieczne? Ja myślę, że wszyscy mówimy o tym, co się stało w wyniku, a nie o tym, co było przed tym. Ja od tego zacząłem. Wybory dokonały się władza, ludzie, którzy posiadają w tym kraju władzę. Nie zgodzili się, jak wiadomo, na wolne wybory, tylko zgodzili się na wybory z pewnym warunkiem. 35 do 65. W wyniku tych wyborów okazało się, że ten układ został złamany. I teraz pytanie, czy ci, którzy sparowują władzę, mogli się zgodzić na to, aby zebrała się większość, żeby zebrało się Zgromadzenie Narodowe, w którym oni nie mają większości, czy w każdym razie pewnej większości, zebrało się? Zgodzić się oni na to nie mogli. Już był taki król jeden francuski, który się zgodził na to. Zwołał nawet stan trzeci. On się zebrał i ustanowił się Zgromadzeniem Narodowym, co było dalej, wszyscy wiedzą. Otóż oni tego zrobić nie mogli. Znaczy, rozumiem, że oni tego zrobić pod żadnym pozorem nie mogli się na to zgodzić. I to jest fakt, goły polityczny fakt. Nasza strona powiedziała tylko, my nie zgłosimy sprzeciwu. Bo też jak mieliśmy zgłosić sprzeciw, przepraszam bardzo, znaczy iść na konflikt w tej sprawie, to znaczy już nie wyjść z konfliktu. Bo z tego, co pan mówi, wynika, że nadal jest jakiś potężny mur między jedną a drugą stroną. A myślę, ja myślę, że to nie wynika z tego, co ja mówię, nie, no ja tylko z tego, cośmy zobaczyli niedawno po pierwszej turze wyborów. No, to widać gołym okiem. To widać gołym okiem z lektury prasy obu stron. Ja osobiście uważałem, że trzeba głosować na listę krajową i ja na nią głosowałem. Ale jak czytałem Trybunę Ludu, zwłaszcza pana Jerzego Majkę, to za każdym razem miałem ochotę polecieć i skreślić wszystko i wyrzucić. Język, którym pisze Trybuna Ludu, jest taki, że oczywiście po naszej stronie natychmiast zaczyna się czyścić szable. A to jest, ja się zgadzam, że zapewne różne nasze pisma piszą podobnym językiem i podobnie się dzieje po drugiej stronie. To jest konsekwencja psychologiczna. Postawy psychologiczne, postawy ludzkie zmieniają się wolno, a sytuacja zmienia się szybko. I oto znaleźliśmy się w nowej sytuacji, w której niezbędna jest współpraca. Ja przypowiedziałem więcej. Niezbędne jest zapewnienie ludziom establishmentu, jakiejś ich części znacznej, miejsc w nowym systemie, żeby oni umieli sobie tam znaleźć miejsce, bo wtedy możemy przejść pokojowo. I temu oczywiście nie służą wzajemne wyzwiska i ataki, no ale myśmy wyszli z innych czasów i mamy inny sposób myślenia, my po obu stronach. No i stąd... Gdzie szukasz tych mostów? Gdzie te mosty budować? Mosty w życiu trzeba budować, bo już je budujemy w życiu. A to znaczy na politycznym gruncie? No to właśnie konkretnie na politycznym gruncie. Jak będziemy dyskutować o samorządach w Sejmie, jak będziemy o kształcie samorządów dyskutować w kraju, to się okaże, że podział nie przebiega wcale według tego starego podziału. Czy z tego wszystkiego, co dzisiaj zostało powiedziane, wynika, że system totalitarny da się zreformować, czy nie?
Ja uważam, że to jest źle postawione pytanie. Czy to państwo da się przekształcić z totalitarnego w demokratyczne? Jest to pewne, że to jest nie tylko możliwe, ale pewne. Natomiast pytanie, czy da się to zrobić drogą pokojową? Jest to bardzo możliwe, jest to szansa, w którą mam nadzieję wszyscy się zaangażowaliśmy. Kiedy wyjdzie twoja autobiografia i w jakim wydawnictwie? To nie jest autobiografia. Wyjdzie w aneksie i w niezależnej oficynie wydawniczej przed końcem roku. A to jest książka na temat wiara i wina do i od komunizmu. Bardzo panu dziękuję za przybycie tu do nas do studia. Jeszcze tak w finale chciałabym tylko powiedzieć. Pan na wstępie powiedział, że pan neguje rewolucję i jednocześnie z pańskiego życiorysu wynika, że jest pan urodzonym buntownikiem. Czy nie jest pan trochę Róża Luksemburg, tyle że z innych pozycji? Ja nie wiem, czy z mojego życia wynika, że jestem urodzonym buntownikiem. Może to nie ja się buntowałem przeciw różnym rzeczom, tylko różne rzeczy przeciw mnie możliwe. Ja wiem, że życie społeczne, przekonałem się o tym, że życie społeczne źle znosi gwałtowne zmiany i się mści na tych, na ludziach właśnie się mści. To ja wiem i z tego wyprowadzam wniosek. Być może on jest sprzeczny z moim temperamentem, no ale trudno. Może z takich wniosków się dojrzewa z czasem. Na pewno się dojrzewa. Zgadza się, to jest cecha wieku. No, młodzież ma obowiązek mówić, niech się to zmieni i to natychmiast. Gorzej, jak potem ludzie stają się już bardzo starzy i wciąż są jeszcze na poziomie tego dziecinni. Dziękuję panu uprzejmie. Dziękuję państwu. Do widzenia.